No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, a dzisiaj będę mówić o rozmnażaniu róż. O rozmnażaniu róż, jeśli mieszkacie w takim klimacie jak mniej więcej tutaj w Wielkiej Brytanii czy w zachodniej Europie. W Polsce możecie też to zrobić, ale podejrzewam, że musicie mieć szkladnię czy ciepły inspekt. Ten sposób rozmnażania róż jest naprawdę łatwy, jest prosty i chyba w sumie przyjemny. Dlaczego będę rozmnażać róże? Dlatego, że chcę mieć ładny i ciekawy żywopłot. Wybrałem tą oto różę. Nazywa się ona Olivia Rose Austin. Jest wyhodowana przez Davida Austina. To jest najsłynniejszy brytyjski hodowca róż i prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych hodowców na świecie. Sam David Austin nazwał tę różę, to jest najlepsza róża, jaką kiedykolwiek wyhodowałem. Z kilku powodów. Po pierwsze, kwiaty. Przepiękne, delikatne różowe, pełne i pachnące, powtarzające kwitnienie. Kolejny powód, świetnie składa się w płócieniu, zarówno jak w pełnym słońcu, jak i w płócieniu. Dodatkowo ta róża praktycznie nie choruje. To jest, mam ją przez 2,5 roku i nie robię z nią praktycznie nic. Nie spłyskuję, nie mam problemów ze szkodnikami, nie choruje. Co w naszym szkockim, mokrym klimacie, chłodnym, jest rzadkością, naprawdę. Poza tym ta róża świetnie sprawdza się na mokrych glebach. Kolejny powód, dla którego tak ładnie rośnie ten w Szkocji. Ten sposób rozmnażania róż, który wam pokażę, sprawdza się tutaj w Wielkiej Brytanii, w zachodniej Europie, tudzież w każdym łagodniejszym klimacie. W Polsce prawdopodobnie musielibyście mieć szklarnię, ewentualnie ciepły inspekt. Jest on łatwy, prosty i chyba będzie już przyjemny. Wymaga troszkę czasu, znaczy czasu, no po prostu musicie na jesieni, w październiku mniej więcej, wziąć kilka takich oto pędów róży, przyciąć je na odcinki mniej więcej 10-15 cm, grubość róży mniej więcej tak ołówek bym powiedział, także takie oto kawałki, które oczyścimy z liści i następnie po prostu wsadzimy do przygotowanego substratu. Substrat, który ja przygotowałem, to jest mieszanka perlite'u, zwykłej ziemi ogrodowej i piasku. I tą metodę sprawdziłem w zeszłym roku. Wsadziłem kilka właśnie oto takich pędów. Ja wam teraz pokażę, jak to zrobię. Wsadziłem do tej oto donicy i proszę, po jednym roku mam tu 5 pięknych krzaczków. 5 krzaczków, za które musiałem troszkę więcej zapłacić. A tak, jak się pamiętam. Róże już przycięte. Usuwamy wszystkie liście i wszystkie pędy z tych róż. Ustawiamy mniej więcej takie patyczki. Długość około 15 cm, średnica jak ołówek. Ja obcinam czubki na skos, jak tu widzicie więcej na tym obrazku. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wiem w którą stronę wsadzić. Podstawa jest na płasko, na skos obcięty ta góra. Po drugie, jeśli będzie obficie padało, co u nas często się zdarza, ta woda nie będzie stała na czubku. Więc mam ich 6. I za chwilkę wsadzę do ziemi. Pamiętajcie, nie wszystkie wam się ukorzenią. One się nie ukorzenią aż do marca, kwietnia przyszłego roku. Jeśli nie wszystkie się ukorzenią, nie przejmujcie się. Mniej więcej ukorzenia się około 75%, powiedział 50-75%. Ja byłem w szczególności szczęśliwy. Posadziłem ich 6. Pięknie się ukorzeniło. Za chwilkę będę je też osadzał. Więc ziemia przygotowana, róża też i po prostu wpychamy je do ziemi, zostawiając mniej więcej 5 cm od góry i to nam zapewni, że te róże będą ładnie rosły. Nie jest to skomplikowany proces.
Jak mówiłem, zajmuje troszkę czasu, bo musimy czekać do przyszłego roku. Ale samo obcięcie sezon tych róż, ile mnie to kosztuje? 10 minut mojego czasu. A jeśli chciałbym je kupić w przyszłym roku, musiałem zapłacić, jeśli bym mieć wszystkie 6, musiałem zapłacić jakieś 150 zł. Pozdrawiam gorąco, powodzenia z waszymi pajączek. Powodzenia z waszymi różami i do usłyszenia. Jeśli chcecie widzieć więcej porad, piszcie śmiało. Jeśli chcecie widzieć więcej filmów, subskrybujcie, lajkujcie. A ja chyba żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Hej, papa. No, pożegnać już pożegnałem, tak? A zapomniałem o bardzo ważnej czynności. Musimy je podlać. Nie zapominajcie. Zwykła woda ogrodowa. Ja zbieram deszczówkę. Obficie podlewamy. I tak to zostawiam. Pamiętajcie, jeśli robicie to w donicach, one muszą mieć dobry drenaż. Te róże mają się nieukorzenione w ścianie podstawowej. Jeszcze raz, pozdrawiam gorąco, powodzenia z waszymi różami. Do zobaczenia, do usłyszenia się. Trzymajcie się. Hej, pa, pa.